Gdybym miał wskazać jedną markę, która postanowi sprawdzić moją siłę, to nigdy nie powiedziałbym, że będzie to Corsair. Ale to właśnie oni wysłali mi kilka takich pudełek. I to, które stoi w tym momencie za mną, jest najcięższe i jest jednym z trzech, a tak naprawdę czterech różnych opakowań. Bo tu mamy drugie. Wow, Julka! Tamta szafa się prawie przewróciła. Tu mamy trzecie, które jest trochę mniejsze, ale no waży tak ze 30 kilo. A to najmniejsze jest czwarte i z tego wszystkiego będziemy dzisiaj składali naprawdę ekskluzywne biurko. To, co obok mnie się znajduje, to Platform 6, czyli biurko Corsaira. I z tego, co się orientuję, jestem chyba pierwszą osobą w Polsce, która będzie miała okazję zbudować to biurko. Jest to przeogromny produkt, który też kosztuje sporo. I żebyście nie mieli złudzeń co do ekskluzywności tego produktu, to biurko kosztuje od około 5 do około 9 tysięcy złotych. Corsair reklamuje to biurko jako kompleksowo zaprojektowana konstrukcja dla graczy i streamerów, która jest także kompatybilna z całym zestawem rzeczy zarówno od Corsaira, jak i przede wszystkim Elgato. Bo jak wiecie albo nie wiecie, Corsair już jakiś czas temu przejął Elgato, także kompatybilność tego biurka z różnymi sprzętami jest jak najbardziej naturalna. Tak więc zabierzmy się za to, bo na pewno czeka nas przy tym wszystkim sporo pracy i niezwykle dużo różnego rodzaju kartonów, bo podejrzewam, że całość zajmie nam całutki salon. A wy, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, subskrybujcie kanał i zostawcie łapeczkę w górę oraz możecie napisać, jakie biurko wy aktualnie posiadacie przy swoim stanowisku, bo to chyba każdemu z nas rozwali berety. Nie wiem, czy to nie będę puszczał. Ojejku, jakie było ciężkie. Jak ładnie zabezpieczone. Zdecydowanie dobrze oceniłem, że w pierwszym pudełku znajduje się blat i jest to blat, z tego co widzę, chyba z litego drewna, który przy okazji ma zamocowaną całą stalową ramę. Wygląda to przepotężnie i dookoła jest jeszcze mnóstwo elementów, które pewnie będziemy musieli wykorzystać dalej w procesie montażu, ale żeby założyć tutaj nogi, musimy chyba dokopać się do pudełka numer 2. Nie ma innej opcji, musiałem zamknąć pudełko numer 1 i w tym momencie będziemy otwierali pudełko numer 2, bo prawdopodobnie tutaj znajdują się właśnie nogi. Chyba dobrze to wszystko rozegraliśmy, bo właśnie tutaj znajdują się nogi i z tego co widzę, każda z tych nóg ma oddzielny silnik. Poza tym mamy wielki karton, w którym jest jakiś motion arm, a tutaj oddzielnie, ładnie zapakowane pudełeczko i w nim różnego rodzaju akcesoria. Także wygląda to mega atrakcyjnie. Wiecie, jaki jest plus w ogóle, który wynika z tego, że rozpakowaliśmy aktualnie już drugie pudełko? To były dwa najcięższe. Noga numer 1, noga numer 2. I teraz trzeba znaleźć do tego odpowiednie śrubki. W ogóle spójrzcie na to, że każdy taki element jest w jakiś sposób oznaczony. Mamy tutaj określone nazwy śrub. No i jeszcze przy okazji step 1, step 2. Wygląda to mega spoko. Poziom mojej nieuwagi jest absurdalny. LR. LR. No dobra, to odkręcam. Pora na podstawy. Zdecydowanie lepiej mieć jakąś wkrętarkę i wtedy bardzo szybko można sobie takie rzeczy podokręcać. No, no, ten błąd, że jeszcze się w to nie wyposażyłem, ale aktualnie dostaję kolejną nauczkę, że warto po prostu warto tą wkrętarkę mieć. A tata ostatnio mówił, czy nie przydałaby ci się wkrętarka? Nie, nie, nie potrzebuję, już wszystko jest git. Teraz już wszystko poskręcane, po co? Przechodzi biurko od Corsaira. No i jednak tata ma rację. No dobra, wygląda na to, że nogi zostały przykręcone, natomiast w tym momencie musimy zająć się chyba koszem na kable, który nie będzie jakiś wybitnie mały, tylko to rzeczywiście będzie spory kosz, w którym uporządkujemy przewody. No i najpierw musimy zamocować takie oto formaty, aby później na nich całość sobie zagiąć. No i myślę, że będzie to wyglądać całkiem sensownie. Ej, wiesz co? Dopiero teraz zobaczyłem. Corsair, jesteście geniuszami. Dzięki temu, no cóż, już czasu związanego z nogami nie zaoszczędzę, ale dodanie czegoś takiego do samego biurka to jest mega, ale to mega dobra rzecz. Naprawdę sztos. Najpierw te formaty, które sobie przykręcimy. To wszystko jest tak fajnie, solidnie zrobione, że sobie nawet tego nie wyobrażasz. Generalnie zasada jest taka, że ten kosz jest na naprawdę sporej części biurka i on jest na takich zawiasach, więc chyba będzie otwierany, o ile zajdzie taka potrzeba. Zostało nam w tym momencie przykręcenie pilota. Ok, śrubka numer 1, śrubka numer 2. No dobra, biurko jest wstępnie złożone, przynajmniej te elementy, które trzeba zrobić, żeby później je postawić. Także teraz je postawimy, no będzie grubo. Gotowy? To jedziemy. Przekręcę, przekręcę, nie. Stawiam na ten, tylko oprzyj, 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 oprzyj.
Biurko już w tym momencie, kiedy jest dosłownie wstępnie złożone, wygląda imponująco. Przede wszystkim piękne, ciemne drewno. I to jest faktycznie drewno. Całość ma wymiary 180 na 76. Jest gigantyczne. Ten ogromny kosz, który znajduje się za mną na przewody, z fajną możliwością poprowadzenia ich, ponieważ tutaj mamy wycięcia. Jest też taki wewnątrz wbudowany koszyk, który prawdopodobnie pozwoli nam umieścić różnego rodzaju kable, bądź też, dajmy na to, wprowadzić tutaj przewody myszki, klawiatury, żeby to wszystko nie plątało się po biurku. Trzeba przykręcić belkę, trzeba też przykręcić trochę innych elementów. Jedyne, co mnie trochę irytuje, słyszysz to, nie? Że ta siateczka troszkę drży. No ale z tym sobie pewnie poradzimy, trzeba będzie podkręcać trochę śrubek. No, no wygląda to epicko. Napotkaliśmy w zasadzie niemały problem z samą szyną, którą trzeba dokręcić do biurka, mianowicie ogwintowanie na tą prowadnicę. Chcąc, nie chcąc, ale było dosyć krzywe. Myślałem, że wszystko będzie idealnie gładko działać, a niestety póki co tak nie jest. Dobrze, mamy biurko, to na nim możemy rozpakować już przedostatnie pudełko. Podejrzewam, że tutaj znajdują się wszelkie elementy, które mają stanowić taką dodatkową ściankę dla naszego biureczka, ale co znajduje się w tym czwartym pudełku, tego jeszcze nie wiem. Nieistotne, rozpakujmy to. Tak jest. Cała baza z półkami. Są dwie półki. Tutaj kątowniki. No więc, trzeba się zabrać za montaż tego. Mamy tutaj na pewno półki na głośniki. Mamy na pewno półki, które będą wisiały nad całym tym stelażem z dziurkami. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dobra, montujemy. Co za ujęcie. Wiesz, co mam w tym pudełeczku? Zasilacz. I to taki, który można sobie elegancko przykręcić do biurka. I mamy trzy kontakty, które można sobie gdzieś wypuścić. Jakbyśmy mieli na przykład głośniki podłączone czy coś, nie? To można sobie coś takiego puścić. A tutaj z kolei jest kolejny segment. I to jest po prostu chyba zasilanie. Więc można sobie to podłączyć. Już teraz zróbmy pewien test. Powiem wam, że jest to cięższe niż myślałem. Wiem. Biurko w końcu udało się złożyć i naprawdę trochę to trwało, więc nie wszystko byłem w stanie wam pokazać, natomiast generalnie trochę przerywa. Całość została już wyposażona w taki zestaw akcesoriów, które moim zdaniem pozwalają go fajnie używać, więc za chwilkę pokażę wam, jak to wszystko wygląda z ułożeniem. To, co widzicie obok mnie, to tylko część akcesoriów, która jeszcze z tego biurka pozostała. Jest ich naprawdę mnóstwo. Różnego rodzaju wieszaczki, rzeczy do organizacji kabli, czy chociażby takie elementy, które możemy wsunąć w poszczególne szyny. I na nich możemy wrzucić kolejne gadżety, nawet te, które dokupimy sobie w sklepie, bo oczywiście biurko jest w pełni modularne, ale to, co mam aktualnie na konstrukcji, moim zdaniem daje pełną funkcjonalność, przynajmniej do mojego użytku. Ewentualnie w samych prowadnicach mógłbym zaczepić jeszcze kilka wkrętów, aby następnie umieścić na nich haczyki czy głowice, no i dajmy na to zawiesić tutaj podświetlenie, ale szczerze mówiąc, w tym momencie nie do końca mam ochotę to robić. Dlaczego? Ano dlatego, że po wstępnych doświadczeniach z Platform 6 mam wrażenie, że kupując to biurko trzeba mieć dokładnie zaplanowane co, gdzie i jak chcemy umieścić, bo jeżeli już to biurko raz skręcimy, to później dostęp do poszczególnych elementów jest trochę utrudniony i naprawdę aktualnie nie chce mi się tego rozkręcać, żeby te dwa czy trzy dodatkowe haczyki właśnie w prowadnicach umieścić. Generalnie no trzeba przyznać, biurko wygląda zjawiskowo, czy pięknie, to jest kwestia gustu, ale bardzo masywnie, jest po prostu przytłaczające, nawet dla większego pomieszczenia. A co najlepsze, tą podstawową wielkość można jeszcze rozbudować. Dajmy na to dodatkowy blat w formie przystawki, gdzie umieścicie komputer, albo jakieś zawieszki na bokach, także to biurko może być jeszcze większe. I to rozbudowywanie samego Platform 6 dotyczy także ramion monitorowych, ale do nich mam pewne uwagi. Przede wszystkim dostrojenie monitorów na ramionach, które są zamocowane w ten sposób na szynie, jest znacznie trudniejsze, aniżeli mówiąc o ramionach centralnie ustawionych na biurku. Do tego chciałem tu wstępnie zamocować jeden monitor 32-calowy, jest to mój BenQ Mobius, ale mocowanie kompletnie z tym monitorem nie współgrało, więc odpuściłem sobie, szczególnie, że zauważyłem delikatne ryski na monitorze właśnie do mocowania, także no, umieściłem tutaj dwie 24, optymalnie moim zdaniem byłoby dwie 27 albo dwie 32, które są wspierane, po prostu mój monitor tutaj nie współpracuje, ewentualnie z tego co widziałem można również jedno ramię zdemontować, no i wtedy umieścić sobie ultrapanoramiczny 34-calowy monitor. Kolejna sprawa, że biurko za około 9000 zł przychodzi do nas tylko z jednym podwójnym ramieniem monitorowym, a szczerze mówiąc najchętniej na blacie 180 na 76 cm,
zamocowałbym trzy monitory, bo do tego jestem przyzwyczajony. Niestety takiego dodatkowego ramienia tutaj nie znajdziemy, można je sobie dokupić za 300 zł w sklepie. Fajnie natomiast, że samymi monitorami na szynie można sobie wygodnie przesuwać i dobrać odpowiednią pozycję, więc obszar, na przykład ten, który znajduje się tutaj, można zagospodarować na komputer, kiedy całość przesuniecie sobie trochę w lewo. A co do dźwigu, mamy tutaj maksymalnie 150 kg, no i każde ramię monitorowe może utrzymać do 8 kg. Ogólnie sama modularność Platform 6 jest po prostu ogromna i jakby tym to biurko od samego początku stoi. Można je modyfikować, dodawać kolejne elementy, w zestawie sporo pasek, trytytek i innych akcesoriów do aranżacji przewodów. A to, że wybrałem najprostszą, wynika po prostu z długości przewodów, jakimi dysponuję, więc ciągnięcie ich po ramię nie do końca miało sens. W każdym razie, mówiąc o modyfikacjach, całość nie dotyczy wyłącznie elementów użytkowych, które możemy sobie wkręcić w prowadnicę, czy też dorzucić jakieś ramiona. Jak pewnie zauważyliście, za mną znajduje się też ta cała podziurkowana sekcja, która jest z blachy. Powiem szczerze, że ona mogłaby być zamocowana trochę lepiej, delikatnie drga. W każdym razie na niej też możemy zawiesić mnóstwo różnego rodzaju haczyków, uchwytów, półeczek, żeby albo dostawić sobie tutaj jakieś akcesoria, czy też ozdoby, albo mieć elementy użytkowe, jak dajmy na to słuchawki, które wygodnie sobie odwieszacie. To jest fajna sprawa, ale pytanie, czy jest ona warta dopłaty kilku tysięcy do wersji podstawowej. Dla mnie prywatnie całe to biurko kończy się mniej więcej w tym miejscu, a cała reszta, która pozostaje powyżej, nie do końca mnie interesuje. I zapytacie, dlaczego? Po pierwsze, ta ścianka, owszem, z jednej strony może być fajna, użyteczna, lecz pewnie po jakimś czasie stałaby się graciarnią, no i trochę by mi się znudziła, opatrzyła. Po drugie, na przykład półki na głośniki są na moje monitory studyjne absolutnie za małe i trochę bałbym się kłaść tak ciężkie kolumny na tych elementach. Być może mylnie, ale jednak nie mam do nich zaufania. No i jednocześnie teraz złożone szyny, no nie chciałby mi się ich modyfikować. Już teraz nie miałem specjalnie ochoty, żeby całość rozkręcać ponownie, aby dorzucić kilka dodatkowych haczyków, więc w dłuższej perspektywie, kiedy to biurko byłoby ustawione na swoim miejscu, pewnie kompletnie bym się tymi rzeczami nie zajmował. Finalnie zatem, gdybym miał ewentualnie takie biurko kupować, to raczej decydowałbym się na wersję Elevate, która jest tańsza, no i nie ma tej całej półki z tyłu, po prostu szynę na monitory, do której można sobie ewentualnie jakieś światła dokręcić bezpośrednio na te niższe podstawy. Niestety jest to biurko drogie, bo nawet wersja Elevate, która nie ma tego całego tylnego segmentu, kosztuje jakieś 7370 zł, mówiąc o blacie z litego drewna, bo ten, który jest w wersji czarnej, laminowanej, jest odrobinkę tańszy, ale to też nie jest jakaś gigantyczna różnica. Co ciekawe, wersja bez regulacji to około 5000 zł. I zdaję sobie sprawę, że płacimy tutaj sporo za modularność, ale jest to też fanaberia. Fanaberia skierowana do absolutnych fanów marki, którzy są gotowi zapłacić każde pieniądze za to, żeby mieć kolejną część zestawu, czy też w tym wypadku podstawę zestawu od Corsera. No i jest to też biurko dla osób świadomych, które kupując je będą doskonale wiedziały, jak wykorzystać każdą jedną śrubeczkę i każdy jeden zaczep, który w tym biurku się znajduje. W innym wypadku, no po prostu kupujecie biurko, które jest wielkie, które robi wrażenie, gdy wchodzicie do pokoju i widzicie coś takiego, ale jest to też biurko, które dla takiego standardowego gracza pozostanie sporym przerostem formy nad treścią. Prywatnie zatem wolę chyba klasyczne konstrukcje, trochę tańsze, gdzie nie ma tych wszystkich dodatkowych elementów. Natomiast jeżeli Wam to jest potrzebne, to proszę bardzo, droga wolna, rzeczywiście Corsair zrobił biurko, które jest bardzo ciekawe, przemyślane pod kątem modularności. Jeżeli jesteście streamerami mającymi mnóstwo akcesoriów od Elgato, to tutaj to wszystko możecie sobie zamocować. Niemniej ocenę pozostawiam w tym wypadku absolutnie Wam, ponieważ jest to sprzęt nietuzinkowy, jest to sprzęt ekskluzywny i punkt widzenia zależy tak naprawdę od punktu siedzenia. Także to wszystko, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!